16:25 zgłasza się. Wypadek drogowy przy wyjeździe z bazy technicznej w Tomicach. Zgłaszający podał, że są osoby ranne, a jeden z samochodów zaczął się palić. Zezwalam na użycie sygnału uprzywilejowania. Przyjęłam, udajemy się. Tego rodzaju wypadki mają miejsce częściej niż mogłoby się wydawać. Na miejscu zdarzenia należy w pierwszej kolejności zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników drogi, zabezpieczając miejsce zdarzenia, a dopiero w dalszej kolejności przystąpić do akcji ratowniczej, zabierając ze sobą gaśnicę, apteczkę oraz nóż do ewentualnego przecięcia pasów. Pamiętajmy o wezwaniu straży pożarnej i pogotowia. W celu wyjęcia nieprzytomnego poszkodowanego z samochodu, w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia stosuje się tzw. chwyt rautka. Ma on zastosowanie wtedy, gdy poszkodowany nie daje oznak życia i konieczne jest przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej lub gdy poszkodowanemu grozi niebezpieczeństwo, tak jak w przypadku pożaru samochodu. Podczas ewakuacji osoby poszkodowanej przy pomocy chwytu rautka postępuj w następujący sposób. Przy otwieraniu drzwi pojazdu uważaj, by poszkodowany nie wypadł na zewnątrz. Następnie odepnij pas bezpieczeństwa, a gdy jest zablokowany, przetnij go przy pomocy noża lub innego ostrego przedmiotu. W przypadku zaklinowania się kończyn dolnych przez pedały sprzęgła lub hamulca, delikatnie uwolnij stopy z ucisku. Następnie obejmij poszkodowanego od tyłu, wsuwając swoje ręce pod jego pachy. Jedną rękę chwyć od góry za przedramię znajdujące się dalej od ciebie, a drugą chwyć poszkodowanego od dołu za żuchwem tak, aby udrożnić drogi oddechowe i jednocześnie ułożyć jego głowę na swoim barku. Ustabilizujesz w ten sposób odcinek szyjny kręgosłupa, co umożliwi względnie bezpieczne wyciągnięcie poszkodowanego. Przyjmij na siebie jego ciężar, poruszając się do tyłu na lekko ugiętych nogach, przenieś go w bezpieczne miejsce. Jeżeli istnieje taka możliwość, druga osoba powinna podtrzymywać nogi poszkodowanego. Po udzieleniu pierwszej pomocy i zapewnieniu fachowej opieki poszkodowanemu należy przystąpić do akcji gaśniczej. Po zatrzymaniu samochodu w bezpiecznym miejscu przystępujemy do akcji gaśniczej przy użyciu gaśnicy, którą mamy na wyposażeniu samochodu. Jeżeli ta gaśnica nie okaże się skuteczna, możemy użyć jeszcze jednej gaśnicy równocześnie. Używamy w ten sposób, że zrywamy zawleczkę, zbijamy zbijak gaśnicy, odchylamy maskę samochodu lekko do góry, nie unosimy jej maksymalnie, gdyż może to spowodować gwałtowny dopływ tlenu, a więc pożar może się nam nagle rozgorzeć w sposób niekontrolowany. I wprowadzamy albo jeden strumień przy użyciu jednej gaśnicy, bądź jeżeli mamy taką możliwość użycia dwóch gaśnic, wprowadzamy jednocześnie dwa strumienie, żeby skuteczność działania tych gaśnic była lepsza. Jednocześnie musimy pamiętać o tym, że ten pożar może nam się wymknąć spod kontroli, a taka gaśnica samochodowa ma tylko 1 kg ładunku gaśniczego, więc jednocześnie powinniśmy zaalarmować jednostkę Państwowej Straży Pożarnej. Chwilą przyjazdu jednostki Państwowej Straży Pożarnej działania przejmuje Straż Pożarna i robi to w sposób profesjonalny przy użyciu większej ilości środka gaśniczego. Tutaj mamy do czynienia z podaniem piany ciężkiej. Oczywiście zgodnie z procedurami powinien być odłączony prąd, który dochodzi do instalacji, czyli odłączony akumulator. Możemy to zrobić poprzez odcięcie nożycami specjalnymi do cięcia stali, bądź odkręcenie, o ile to jest możliwe, za pomocą klucza. Pożarna po przyjeździe na miejsce również powinna dokładnie sprawdzić, czy nie ma jakichś osób wewnątrz samochodu. Powinna sprawdzić, czy ten samochód jest wyposażony w instalację gazową. Jeśli jest wyposażony w instalację gazową, powinno się zakręcić zawór przy butli. Jeżeli to byłby samochód, no coraz częściej takie samochody jeżdżą po naszych ulicach z napędem hybrydowym, czyli napędem elektrycznym, powinniśmy zachować wszelkie środki ostrożności, gdyż tam jest napięcie rzędu od 300 do 600 V. Ale na to są już osobne procedury. Pamiętaj! Zatrzymaj swój pojazd w bezpiecznej odległości. Zabezpiecz miejsce zdarzenia. Wezwij pogotowie i straż pożarną. Ruszając na ratunek, zabierz gaśnicę, apteczkę i narzędzia do przecięcia pasów.
Wyłącz stacyjkę w płonącym samochodzie. Zawsze pamiętaj o swoim bezpieczeństwie. Gasząc pożar, pamiętaj. Nie otwieraj maski, tylko lekko ją uchyl, aby ograniczyć dostęp powietrza. Używając gaśnicy po raz pierwszy, najpierw krótkim ruchem zbij nabój z CO2. Gaśnicę samochodową trzymaj zawsze pionowo.